I to będzie tak. Dawid, szykuj widły. Ej, ale zobaczcie. Ten pająk jest ubrany tak jak ja. Zielone nogi, różowe. Też jak ja się dzisiaj zobaczyłam, mówię, z czymś mi się to kojarzy. A to z nim. Haj, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Cyk, 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 cyk. Cieknie. Nie pachnie? Te. Nie. I teraz. No dalej. Cyk. I co teraz z tym? Cyk. 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 Ale zimne. Jeszcze jedno. Cyk. Proszę uprzejmie. Nie, to chyba nie w tą stronę, Boże. Proszę, powąchaj. Ładnie? Nie pachną, nie? Nieładnie. No jeszcze raz, proszę. Pachną? Nie, dziecko zawiedzione. Pierwszy raz widzę tak mocno wycięte płatki. Ogólnie wiedziałam, że w tych płatkach, ja w ogóle zaraz wam wszystko pokażę, ale tutaj mam rozkminę życia oczywiście. Bo niektórzy nakładają je rzeczywiście w drugą stronę, że to tu. A może to będzie miało sens? Matko, zaraz... Nie, no... No jak? No nie, no gdzie? O nie, chociaż bardziej pasuje mi tu na oko niż tamto wtedy, przed chwilą. O, widzicie? To mi tu wchodzi w to. Ale ogólnie pierwszy raz widzę tak dziwnie wycięte płatki pod oczy. Dobra, jedno tak, drugie tak, trudno. Co ma być, to będzie. Włączymy Pepę. Włączymy Pepę, jak zjesz śniadanko. Dziewczynka kończy jajeczko, tak? I zadaje mamie różne pytania. Czy lubię chlebek? Czy lubię jajeczko? Tak? O matko, powoli, dzidzia. Dobre jajeczko? Dobre. Właśnie robię krewetki, zwykłe. Panierka, jajko i wkładam. I one były z ogonkami, ale ja ogonki wyrywam już, wyciągam po prostu po rozmrożeniu, dlatego że laurce potem łatwiej je zjeść. A wiecie, jak ona je i są te ogonki, to potem tam, no nie fajnie i ułatwia mi trochę życie. I przy okazji mi też już jest łatwiej. Widzieliście wcześniej scenę filmu, gdzie sobie przyklejam płatki pod oczy? Ja naprawdę uwielbiam maseczki, no uwielbiam. To jest naprawdę, no w ogóle uwielbiam pielęgnację i uwielbiam maseczki. I zamówiłam sobie właśnie dwa opakowania płatków pod oczy. Jedne są na dzień, drugie są na noc. Te kupiłam ze zniżką 20% na stronie producenta, to są na dzień. I one ostatnio były kody zniżkowe u influencerów na Instagramie. I tych kodów, nie wiem czy może ktoś jeszcze ma, nie wiem. Ale one były krótkie, bo to był kod, który był ważny 24 godziny, więc sobie skorzystałam. I na stronie producenta tych na noc nie były dostępne, ale znalazłam je na Super Farm. I one były za 69 zł, czyli w sumie wychodzi też tyle, co tutaj dawali influencerzy zniżkę na Super Farm, były te na noc. Czy na dzień są na Super Farm, nie wiem, tylko wam mówię, że akurat te kupiłam ze zniżką 20% na stronie producenta, a te kupiłam tak samo w sumie z tą zniżką na stronie Super Farm. I słuchajcie, dostałam tutaj dwa gratisy i to jest rzecz, która jest bardzo kontrowersyjna. Jedno to jest serum, fajnie sobie przetestuję, a drugie to jest żel rozpuszczający na skórek. W ogóle brzmi to, nie? Żel rozpuszczający na skórę. Kurwa, kwas jakiś, który cię poparzy, skórę ci zedrze, nie? No strasznie. I słuchajcie, to polega na takiej... To polega na takiej. To działa na zasadzie peelingu enzymatycznego. Jak to przyjechało, wpisałam sobie to w Google i mówię, zobaczę o co tutaj chodzi, nie? I ja używam, nie wiem już które opakowanie... To jajeczko, peeling enzymatyczny, holika, zaraz wam pokażę. Jezu, nie wiem, to około moje 10. opakowanie, tak lubię ten peeling. I on działa na tej zasadzie jak to, że po prostu bierzecie go, ja biorę go na suchą skórę, rozsmarowuję i wcieram w twarz, tutaj szyję, dekolt nawet i... Nie. Nie.
No jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. Z tym, że tutaj podobno, nie wiem, czy to się zmieniło, bo ja nie mam tutaj składu. Nie, jest tutaj skład. Jest tutaj w składzie mąka ziemniaczana, która podobno się właśnie roluje. I że na przykład niektórzy jak biorą nawet na rękawiczkę, to że to się roluje na rękawiczce. Że ta skóra rzeczywiście się niby nie roluje, że roluje się w składzie ta mąka ziemniaczana. Co to za żabka tu idzie? Ale znowu są komentarze, że właśnie ta mąka ziemniaczana powoduje, że ta skóra się zaczyna rolować i roluje się jednocześnie i mąka ziemniaczana i skóra, więc tak no nie wiem. A skaczesz tu? A buziaczka dostanę? A żabkę robisz? Aha. A buziaczka mogę? Co to jest? No to pod oczy. Płatki. Płatki? No, tu chodź. Tu oczy? Nie tu, pod oczy, te co miałam przyklejone. Oczy? No tu, co miałam przyklejone, pamiętasz? Dzisiaj. No. Tak? No. No, pokaż, co tu, możesz tą krewetkę? Dzień dobry. Haj, dzień dobry, pomachaj. Cześć. Cześć. Wylamy to. No otworzyłam już, bo to tylko to było. No, wyślij buziaczka. Nie. A, super, dobra, to cześć. Papa. Papa. No. Wrócę kamerę i wam pokażę, jak to wygląda z bliska. Tak? Tak. Tak. Piona. Super. Aha. Papa. Papa, dobrze. Papa zrobiła. Powiedz papa widzowie. Widzowie papa. No super. Tak wygląda opakowanie płatków na noc, tak wygląda opakowanie płatków na dzień i one są zamknięte właśnie w takie fajne słoiczki. Odkręcę wam jeden. Bo to fajnie wygląda, zobaczcie, tutaj jest taka szpatułka, bo te płatki żelowe, one są takie bardzo delikatne i można je po prostu porwać. I w ogóle no fajnie jest, że jest takie... O jeneś, nie otworzę. O jest, o widzicie, to jest bardzo, ale to bardzo nasączone i te płatki mają mega opinię. I te na noc, normalnie nakładamy na noc i w nich śpimy. Nie wiem jak wy, ale fajne takie cieszące oko opakowanie, nie? No bo no wygląda tak, no można powiedzieć, no nie jezu, no nie, że ekskluzywnie, no ale bardzo cieszy oko. Także super, przetestuję sobie, cieszę się, że skorzystałam z promocji. Także jak widzicie, ja jestem cały czas tą osobą, która sobie korzysta z różnych promocji, które są w internecie. Nie tylko tyle, gdy mam współpracę, to coś polecam, ale też gdy jest jakaś promocja i coś mnie interesuje, to również staram się sobie skorzystać. A to jest dokładnie ta próbka tego kontrowersyjnego żelu rozpuszczającego naskórek. I tu jeszcze w gratisie było takie serum. Także to jest to z tą mąką ziemniaczaną. Patrzcie, co ona robi. Zajumała Wojtkowi czapkę Psi Patrol. Chodzi z tym czymś, co kupiliśmy nad morzem. Jeszcze śpiewa. Ija, ija, o. No Laura, no naprawdę, co ty dzisiaj robisz? Co ty wyczyniasz? I pojechała. A to jest to jajeczko Holika, Holika. O, widzicie, tutaj jest napis Holika, Holika. Mówię wam, to jest peeling enzymatyczny. No ja już pokazywałam go wam wielokrotnie na moim kanale i to jest naprawdę, chyba myślę, że około 10 opakowanie. Tak bardzo lubię ten peeling enzymatyczny. Nie pytam o nic? Szybko! Szybko? Wiem, wszyscy widzieli, że szybko. A ta czapka to musi być? To ta czapka musi być. To nie jest czapka, ona mówi, że to jest kapelusz. A jak nie krewetki, to ona mówi, że chce te małe kurczaczki. Także no ogólnie jest fajnie. Piję sobie herbatę i chciałabym wam jeszcze powiedzieć o tych płatkach pod oczy, że właśnie... Te... Tak, super, te płatki pod oczy to można nałożyć na noc i w nich spać. I one słyną właśnie z tego, że nie schodzą. I powiem wam tak, ja wczoraj już dostałam tą paczkę, bo wczoraj było to zamówienie. I ja te płatki pod oczy założyłam sobie na jakieś 5, 6, no nie no, może nawet 7 godzin miałam te płatki pod oczy, te na noc. I powiem wam tak, rzeczywiście one potrzebują z jakichś 5 minut, żeby tak osiąść na skórze i się nie ruszają. Nie wiem jak je... Paczkę zdjęłaś, dobra. Ja wiem, że teraz nikt mnie nie słucha, wszyscy mają w nosie moją opowieść o płatkach pod oczy, ale no cóż. Chociaż sobie chwilę pogadam, nie? Aż śmigło ci odpadło. Zobacz. Boże.
Może się zepsuło. Zepsuło się już? Ej, a nie, nie zepsuło się. Nie, nie zepsuło się, nie. Proszę. Działa, proszę. Powiem wam, że nałożyć coś pod oczy i iść tym spać, chyba nie. To jest tak samo dla mnie no, niewygodne, jak idziemy spać w tych wałkach, które nakładamy, żeby loki sobie zrobić. No nie oszukujmy się, to będziesz nauczony, że nie ma nic na łbie, nie ma nic na gębie i idzie spać, nie? Tak, no nie wiem, no może kiedyś wypróbuję i obudzę się najwyżej o 3 w nocy i będę to skalpywać z siebie. Ale ogólnie tak, schodzi bez problemu i naprawdę się trzymają. I te na dzień, i te na noc. A teraz powiem wam tak, kupiłam sobie kolejny gadżet. Kolejny gadżet, a to może usiądziemy, co? Po tym nowym roku to cholera wie, czy zapalić światło, czy nie, bo te rachunki teraz to... Światło? No, światło. Zgasimy. Gasimy. Gasimy, bo tu na paliwo nas rąbią, to... Rąbią. Na wszystko nas będą rąbać teraz. No ci mówię, naprawdę. Normalnie jawnie robią nas w jajo. No i drodzy, a ta znowu w tej czapce. Co ty wyczyniasz z tą czapką dzisiaj? Pajączka masz? Dobrze, super. A to tu możesz usiąść, jak chcesz. A w drugą stronę możesz? Tak, proszę. Ściągnij, dobrze, super. Siadaj. Tu. Nie rupa! Nie rupa! No to pająk właśnie idzie. Halo, pająk! Nie rupa! Nie rupa! No i mama nie może otworzyć. Jeszcze tu się okazało, że trzeba nożyczki wziąć z tego. Nożyczki? Mir! Mir! Możemy go na chwilę wyłączyć? Tak. Wyłączymy go. Nożyczki, no, no, ja przyniosę nożyczki, bo ty nie sięgniesz. Ja przyniosę. Nie, no ty nie przyniesiesz, bo ty nie sięgniesz. No, dziecko. O, dziecko! O, dziecko! Co tu jest? No i mama otworzy. No. Mama zamówiła sobie kolejny gadżet, który będzie polegał na tym, że jej szanowny mąż, mąż. Będzie musiał kupić sobie widły do odganiania innych facetów. To był żart. I słuchajcie, kupiłam sobie bańkę. To jest bańka do masażu elektryczna. I ona ma bardzo, ale to bardzo dobre opinie. Nie, nie, to nie wolno, to mama. Ona też tutaj działa światłem czerwonym. Także powiem wam, że... No... Patrz, tu się ładuje. Kabel jest. Aha, tu jakieś coś... Dobra, to się wymienia, okej. Okay. Dobra. Okay. I to będzie tak. Dawid, szykuj widły. Ja sobie cały czas bardzo poważnie żartuję. Ogólnie sytuacja widzę, że jest bardzo prosta. Mamy jedno do światła, drugie do zasysania. I podobno nawet ten numer jeden jest... I to wibruje. No i działa to na zasadzie takiej, że musimy sobie naszego serdla wziąć. Nie? A czekajcie, pójdę po olejek, spróbujemy, co? Ej, ale zobaczcie. Ten pająk jest ubrany tak jak ja. Zielone nogi, różowe. Też jak ja się dzisiaj zobaczyłam, mówię, z czymś mi się to kojarzy. A to z nim. Bierzemy oliwkę. Ja mam tą z Sebu Blue, to też jest moje nie wiem które opakowanie. Ja chcę tylko przetestować, wiecie, tutaj na kawałku. Bierzemy. I rzeczywiście zasysa. Ręka się tak nie męczy. A ja już sobie zaraz, no dobra, no nie przejadę giry, bo mam te kolarki, muszę to pościągać. Tak wygląda opakowanie tego urządzenia i ja zastanawiałam się między tym, a tym, które jest z Sebu Blue. Właśnie z tego. To jest, nie wiem, która moja też oliwka. Uwielbiam po prostu te oliwki, właśnie używam jej zawsze do bańki. I od lat mam właśnie bańkę
z Sebo Blue. Miałam też tą starą wersję, która była taka granatowa i jeszcze jakieś tam inne z Allegro miałam. I te bańki są dobre z każdej firmy tak naprawdę. Zamówiłam jednak z tej firmy, dlatego że tutaj jest jeszcze to światło czerwone, a w tym Sebo Blue chyba nie ma. Ja mam tą maskę LED-ową i naprawdę widzę, że światło czerwone bardzo fajnie działa na naszą twarz. Tak samo światło czerwone mam w Foreo UFO. I tam też jest światło czerwone i tam są jeszcze inne światła. Miałam to zamówić na stronie producenta, ale się okazało, że na RTV Euro AGD była zniżka 50 zł, 449. Patrzyłam teraz, ale nie mam już tej zniżki. Ale chcecie, to wrzucę Wam link w informacji pod filmem. I powiem Wam tak, ja sobie przetestowałam tak na szybko, jak widzieliście, znaczy nie wiem, co tam było widać w ogóle. Na chwilę tu i na chwilę tu. Ej, to jest kuźwa dzień do nocy. Ja zrobiłam to na tym pierwszym, tu jest 5 trybów aż. To na tym piątym to chyba po prostu skórę by mi wessało całą. Ale na jedynce właśnie były komentarze, że ogólnie to ma bardzo dobre opinie. I naprawdę jestem w szoku i cieszę się, że sobie to zamówiłam. Ja jeżeli chodzi o bańkę, to nie jestem jakoś rewelacyjnie systematyczna, właśnie ze względu na to, że to jest po prostu męczące. Bo, nie oszukujmy się, ale kto używał z Was bańki chińskiej, to wie, ile to trzeba włożyć w to wysiłku. Trzeba to mocno ścisnąć. Te bańki są naprawdę takie dosyć ciężko pracujące i po prostu tak, nie dosyć, że ręka, no stop, tu mocno. Kto z Was wykonywał masaże bańkami chińskimi, to wie, że czasami po takim masażu ręce to po prostu tak. Witki opadają, wszystko tak boli jak nie wiadomo co i to jest naprawdę trudne i męczące. I ze względu na to, że trzeba włożyć w to naprawdę niezły wysiłek, znaczy ja nie mam nic przeciwko wysiłkowi, tylko po prostu to jest męczące robienie masażu tą bańką, to postanowiłam spróbować to, bo to ma naprawdę rewelacyjne opinie. I powiem Wam, że rzeczywiście, kuźwa, tu po 5 razach już po prostu język do pasa masz dosyć, bo musisz to mocno, 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 a tu normalnie samo zasysa i jedziesz pyk, no rewelacja, naprawdę. Jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczona i teraz to naprawdę będzie mi się chciało używać. No co, no mam celulit, no niestety mam. Jak chyba 90 albo ponad 90% kobiet, no niestety. Takie uroki życia i bycia człowiekiem. Trzeba coś akceptować i możemy to chociaż troszeczkę zmniejszyć i zniwelować. Także na razie jestem zachwycona tym. Nie wiem, jak to będzie dalej w użytkowaniu, ale no to normalnie działa jak taka bańka. Tylko, że zobaczcie, ta dziurka tutaj znowu jest mniejsza, nie? Do zasysania. Ale kuźwa, no jak nawet jak ja mam to zrobić z 3 minuty dłużej, a to samo za mnie robi, to ja w ogóle nie jestem zmęczona, bo tylko siedzę i ja mogę teraz oglądać, a nie. Ja naprawdę jak robiłam masaże, to ja tak, nie mogę się na niczym skupić, tylko na tym i tak. Tu ścisnąć, tu już ci potem ręce od tego ściskania bolą, ciągnij to, tu. A naprawdę, no zapowiada się genialnie. Rzeczywiście opinie są adekwatne do pierwszego spróbowania, nawet nie użycia, także jestem w szoku. No i ja zawsze do masażu bańką chińską używam właśnie tego z Sebo Blue od wielu lat. I jeszcze mam resztkę olejku Ani Lewandowskiej. Nie wiem, jak on się nazywa, ale od Ani Lewandowskiej mam jeszcze jeden olej, który też bardzo fajnie nadaje się do masażu. On tam ma więcej jakichś tam fajnych składników, chociaż też ma naprawdę okej skład. Także powiem Wam, że zapowiada się git. I teraz powiedzcie mi, moi drodzy, bo ja takich różnych gadżetów ja trochę mam w swoim domu, lubię takie gadżety, a to powiem Wam, jestem podjarana, naprawdę jestem podjarana i to grubo, więc powiedzcie mi, czy chcielibyście we vlogu, żebym Wam na przykład zawarła wszystkie rzeczy, jakie ja mam, zaczynając od takich pielęgnacji do twarzy i innych rzeczy do ciała, ta maska LED-owa i tak dalej, żeby Wam pokrótce powiedzieć, czy warto, czy nie warto, bo niektóre rzeczy są bardzo, ale to bardzo drogie. Więc jeżeli chcielibyście taki film, to dajcie znać, to nagram po prostu osobny i wrzucę tak, żeby każdy sobie mógł znaleźć i zobaczyć, jakie mam te różne gadżety. Ale powiem Wam, że nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jestem zachwycona. Redukcja tkanki tłuszczowej i celulitu. Maksymalne ujędrnienie, wygładzenie skóry. Klękejta narody, klękejta narody, no. Oliwka. Mama też? No, mama też je. My ty lubimy oliwki, nie? Bo mi lubię. No, niam. Piecha. Jeszcze. Proszę. Mama też? No, ja też jem. Pokaż, mama. No jak pokaż? No patrz, no tu mam. Pokaż, mama. O, jem. O, patrz. Niam, niam. Teraz ja. Teraz ty.
To zawsze tak schowam jakoś lakier do paznokci, a jest tam, gdzie jest lakier do paznokci, tam, gdzie są lakiery do paznokci pochowane. No ale jakoś tak nie można go odnaleźć. Ciekawe dlaczego. Więc jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja i kciuk do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć! We'll be chillin' and having a good, good time.